Ja uważam, że twoja historia nadaje się co najmniej na film albo na książkę. Jesteś specjalistką od wielu lat. Brałaś udział 2 razy w Miss Universe, tam czesałaś kandydatki, a to się żadnej Polce nigdy nie zdarzyło. No tak, to jest moje największe osiągnięcie w karierze zawodowej. Jako jedyna Polka faktycznie czesałam Miss Universe w Mexico City i Ha Trang w Wietnamie. Bardzo mile to wspominam, to był cudowny czas w moim życiu. Współpraca z firmą Faruk, latałam dużo po świecie, czesałam mis, które jakby to, całe te wybory, całokształt tych wyborów bardzo odbiega od wyborów w Polsce. To jest zupełnie inny poziom pracy. Ale to były cudowne lata w moim życiu, cudowni ludzie, dzięki którym również to osiągnęłam. Jestem im dzisiaj za to bardzo wdzięczna. I miałaś szansę na karierę w Stanach Zjednoczonych. Już ją zaczęłaś i zdarzyła się tragedia. No tak, to tak jak w filmie ze złym zakończeniem, Robert. Ze złym początkiem. Zakończenie było dobre. Właśnie nie było dobre, no bo tragicznie się zakończyło. Zakończenie jest teraz, zaraz do tego przejdziemy. Okej, jeżeli w tej perspektywie. Ja po prostu zachorowałam na raka. Raka macicy, możemy to powiedzieć. Macicy. I byłam naprawdę w takim okropnym, powiedziałabym, w moim życiu stanie, gdzie nie martwiłam się właściwie tym, że ja jestem chora, tylko jak sobie poradzi mój syn, wtedy 15-letni Piotruś. To było tak naprawdę dla mnie ważniejsze, co się stanie z nim, jak on sobie w życiu poradzi, niż to, że ja jestem chora. Ja jestem po chemii, cały ten okres, w którym właściwie dochodziłam do siebie, trwał rok czasu. Oczywiście stany odeszły, no bo niedyspozycyjność niestety nie jest w biznesie dobre. Nikt przecież na mnie nie będzie czekał. Trendy się zmieniają, ludzie się zmieniają. Natomiast dostałam ogromne wsparcie ze strony firmy jako osoba chora. Oni się bardzo długo jeszcze interesowali mną, czy ja jestem zdrowa i na jakim to jest etapie. Dzisiaj właścicieli ze Stanów tej firmy wspominam naprawdę z wielkim szacunkiem za ich postawę. A przeszłam dramat, no, jak każda kobieta chora na raka macicy, wydaje mi się. Ale w końcu wszystko skończyło się dobrze. Przeszłaś chemię, badania, leżałaś w szpitalu. Już jest w porządku? Jest wszystko dobrze, w jak najlepszym porządku. Czuję się fantastycznie. Jestem zdrowa, a często się badam. Dostałam od życia wielką lekcję pokory. I przyznam się szczerze, że jestem zupełnie innym człowiekiem po tym wszystkim. I przeszłaś też taką metamorfozę psychiczną, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Postanowiłaś otworzyć ten salon, Doroty Studio. Z kim się najlepiej współpracuje, najbardziej kolorowo? Najbardziej kolorowo to myślę, że to jest Angelika Piechowiak i Laura Łącz. Angelika jest osobą fantastyczną, elastyczną i właściwie poddaje się tym, co ja chcę z nią zrobić na głowie. Jeżeli chodzi o panią Laurę, to jest fantastyczna osoba, która mimo swojego wieku jest bardzo na topie, stara się wyglądać bardzo młodo, jest otwarta na wszelkie propozycje zmian. I jest to naprawdę fantastyczna osoba i to nie jest prawda, tak jak ludzie o niej mówią, że jest bardzo bogata, zadufana w sobie i ma 11 mieszkań w Warszawie i to nie tylko kawalerek i właściwie to już nie musi pracować. To są wszystko bzdury, bo owszem, ma te mieszkania, ale mimo tego, że jest osobą zamożną, walczy o siebie, dalej pracuje, prowadzi własną agencję, jest miła dla ludzi, jest bardzo pomocna i bezinteresownie robi wiele. I ja to wiem, ponieważ mówią mi to, jak się czeszą, więc mogę te plotki zdementować.